Co to było, kurczę? To jest dobre pytanie. Licznik amperogodzin. Tym razem pokażę Wam zakład, który upadł co najmniej 20 lat temu. Wewnątrz znaleźliśmy dużo części elektrycznych, elektronicznych, jak i różnych warsztatów, które zatrzymały się w PRL-u. Robią niesamowite wrażenie. Moim zdaniem produkowano tam jakieś metalowe części, czy nawet całe urządzenia sterownicze. W jednym z magazynów były jeszcze niewykorzystane kartoniki, czy nawet waga. Niestety stan budynku pozostawia dużo do życzenia i myślę, że może mieć to związek nie tylko z wiekiem tych budynków, ale i kanałem, który przebiega przez jeden z nich. Napiszcie, co Waszym zdaniem tam produkowano. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Jesteśmy na terenie dawnych takich zakładów częściowo metalowych. Tutaj trudno powiedzieć. Na historię oczywiście zerknę sobie później. Nawet nie wiedziałem, że tu będziemy jechać. Jak zaraz zresztą zobaczycie, udało nam się wejść częściowo do tego budynku. Pokombinujemy, czy da się tam jeszcze dalej wejść. Część pomieszczeń jest pusta, ale tam będzie ciekawy warsztacik, więc zaczekajcie do końca. Patroni już widzieli, że uprawnienia przyznane do obiektu. Jestem ciekaw, czy tutaj nie da się jakoś sprytnie przejść. Tam jest wyjście, więc ta ściana naprawdę nie wygląda dobrze i ten koleś sobie miał rację. Ale dobra, spróbuję tędy przejść. Uwaga na konstrukcję. Dobra. Jezu, jestem w środku. Ale to też jest naprawdę, ale czekaj, to jest mega rozwalone. A tam byśmy przeszli do niego. Tutaj naprawdę uważaj na wszelkie metal części, żeby nie ruszyć czymś. Ach, tu jest zamknięte. Tamte drzwi, nie wiem, czy są otwarte. Otwarte są te drzwi. Otwarte. Ale jest problem, bo dalej jesteśmy w budynku. Rzuciłem trochę światła. Zobaczcie na to, że tu pod nami jest woda. Tu jest jakiś piec. Patrzę cały czas na górę, ale nie za człowiekami, a za tym, że stan budynku jest naprawdę bardzo słaby, a chciałbym się z niego wydostać. I okazuje się, że nie jest to wcale takie proste, ponieważ wyszliśmy, a wszystkie wejścia są zamknięte. Tutaj, uwaga, stopień. Kolejne przejście. To już jest w trochę lepszym stanie. Tu są kolejne kraty. Zaraz sprawdzimy, czy któraś nie jest luźna. Bo też tak może być. Dobra, okazało się, że są drzwi otwarte. Ale zobaczcie na to, jakie tu są fajne warsztaciki. Pełno różnych takich elementów grzałek. To są w ogóle właśnie, jak widzicie, grzałki. Jakieś inne graty. Butelki z chemikaliami. I tutaj bardzo taka fajna część. Mocno elektryczna. Puszka kompensacyjna. A to są przekładniki. Zobaczcie kolejne. Patrzę, żeby nie wdepnąć na co. Patrzcie, jaki fajny amperomierz. Jeden, drugi. Tutaj termometr. Są w ogóle różne inne takie przyrządy. Podejrzewam w tych kartonach. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Styczniki, nie styczniki. Kolejne, tak na dobrą sprawę, inne styczniki. Bardzo dużo różnego stafu. O, to jest ciekawe. To są prawdopodobnie diody selenowe. Cały taki, że tak powiem, ciąg ich. Sporo, naprawdę, puszka kompensacyjna, czyli to są te moduły. Nie mam pojęcia do czego, więc możecie napisać, co ona robiła, o co chodzi, jaka była kompensacja. I jesteśmy na tym terenie. Tak na dobrą sprawę. Bardzo fajnie to wygląda. I myślę, że tutaj nagram początek. A ja zobaczę, czy gdzieś tutaj można wejść. Bo wydaje mi się, że nie wszystkie pomieszczenia są raczej zamknięte. No to jest zamknięte na wkręty. Zresztą też. Jestem ciekaw, czy z drugiej strony nie ma tutaj wejścia.
a w środku naprawdę fajnie to wygląda przez te szyby. O, tutaj widać, były wynoszone złom niestety. A tutaj nie widać, są drzwi otwarte, a to jest dziura w płocie. Zobaczcie, zawsze trzeba uważać na takie różne drewniane konstrukcje, bo jak widzicie, stanięcie na tym równa się z niezłą wtopą. O. I zobaczcie, tutaj za wiele nie ma, jest to jakiś magazynek, odpad wodorotlenku niklu. Powiem szczerze, nie wiem, czym ten związek chemiczny grozi. Na pewno nie mam zamiaru tutaj, że tak powiem, się bawić tym. Tam jest jeszcze więcej chemikali. Zobaczmy. Tak, widzicie? Są ostrzeżenia, że jest to szkodliwe. Są jakieś graty. Kolejne jakieś elementy zdemontowane. I dużo różnych butelek. Kwas azotowy. Ja pierdzielę. Heptan. Coś tam dalej. To kolejny chemikal. Ja nie będę się bawił tymi butelkami, więc nie poznamy wszystkiego. CCL4. Jakieś żarówka. Generalnie chemikalia nie powinny być tak pozostawione. Myślę, że się wszyscy z tym zgodzimy. Bo ślisko można było się na to wywalić. Dlatego akurat bym nie chciał. Kolejne drzwi, te wyglądają na otwarte. I są. A to są tak naprawdę łazienki. Tak, to są łazienki, które zostały już zrabowane. I faktycznie jest ta rzeczka. No i to są kolejne łazienki. To są kolejne pomieszczenia z jakimiś systemami. A. To też jest jakiś sprzęt. Ogólnie to musimy uważać, bo tam jest jakiś czynny teren. A to jest zatkane kalendarzem. Tam jest najciekawsze. Ale jest zabezpieczone. A. I wyszliśmy tutaj. No generalnie miejscówka fajna, ale powiem szczerze, do tego budynku to za bardzo ciężko wejść. No ja go obszedłem dookoła. Były jakieś otwarte wejścia, to był taki, wiesz, pomieszczeń, jakiś magazynek, do którego dostęp jest tylko z zewnątrz. I tyle, no. Te schody nie wyglądają najlepiej. Wydaje mi się, że tu nie będzie zejścia niżej. A, czy to jest taki po prostu magazyn tutaj. I tutaj, czyli tutaj też jest takie pomieszczenie, które jest odcięte niestety od dołu. Ale zobaczmy, co oni tutaj robili. To są jakieś takie jakby rureczki, myślałem, że uszczeleczki. Tutaj jest cała folia jakichś tam podzespołów. Z ciekawości zerkniemy. A, to są po prostu puste pudełeczka. Puste pudełeczka na jakieś tam elementy. Czuć, że to wszystko jest zawilgotniałe, zamoknięte i tak dalej. Ponieważ zaczyna mi się odzywać alergia. Tu jest dużo pudełeczek. Pudełeczek, które są tak na dobrą sprawę puste. Foto, mam czasem opakowania w jakichś bateriach. Ciekawe, czym oni się tutaj zajmowali. A to są takie tak, do pieców i w te szpary jest montowana grzałka. Gdzie się bardziej kojarzy z wnętrzem pieców. Kształtki. No bo kształtka do pieca. Tak się nazywa? No. A zobacz, to jest na probówki. Stojak. No, oczywiście. No. Stojaki na probówki. Całkiem spora waga. Ciekawe, czy nam wyświetli, a on jest do 100 kilo. Wow, chyba waży
110. Nie ważysz tyle, na wyżę. Ale tam dalej są kolejne magazyny. Magazyny i zarwany dach. Ale jest dalej pusto. Niestety. Ten strop, to powiem szczerze, nie jest w najlepszej kondycji. Bo on też jest jakby zapadnięty. No. No wiesz, że idzie tak jak dach, to i ten strop jest, wiesz, nie wiem, czy bym tam chciał iść. No to jest ciekawe. Cóż to... Tak, cóż to za sprzęcik. Ciekawe, co to miało robić. Blokada pakietów, liczba cykli, ładowanie wolne, sieć, start, stop. Ty, a co tam się wkładało tutaj? Mamy, zobaczcie, kolejny magazynek i w tym magazynku jest zdecydowanie więcej rzeczy. Patrzcie, główna rozdzielnica, rok 2004 i pełno różnej elektroniki. Tu mamy coś, że tak powiem, już nie będę się bawił w próby rozpoznania danego modułu. Tutaj jest na pewno ileś tranzystorów, może to jakiś moduł, który sobie czymś sterował. A to jest kawałek chyba jakiegoś radioodbiornika. Tak coś mi się wydaje, bo jest w sumie tutaj ten kondensator regulowany. Cyweczka to jakieś do radia na fale długie. Patrzcie, to jest znalezisko zarąbiste. Lampa. Kolejne regaliki z rzeczami. Zobaczcie na to, to jakiś licznik. Amperogodzin. To ciekawe, do tak naprawdę do jakiegoś układu, nie wiem, z akumulatorem czy czymś byłoby przydatne. Nie mam zielonego pojęcia. Są jakieś takie jakby druciki oporowe? Nie wiem. Dobre pytanie. Jeżeli wiecie, do czego to jest, to dajcie znać. Kolejna garść elektroniki. To trochę wygląda, jakby było wyjęte z jakiejś centrali telefonicznej. Taki modulik. Ale może też był użyty do czegoś innego, bo to w sumie tylko przekaźniki. Zobaczcie, ładowarka akumulatorów typ 50KRS. To była ładowarka porządna. Tutaj mamy pewnie, tak, tranzystory 2. Brakuje jeszcze jakiegoś układu elektronicznego, który by tym, że tak powiem, zarządzał. Jest transformator, amperomierz, jakiś przekaźnik, dwa kondensatory. I tyle. Wydaje mi się, że powinno być coś więcej. Chociaż nie, no patrzcie. Tutaj jest jakiś układ. Ciekawe. Naprawdę bardzo fajny warsztacik. A tamta woda za oknami. No, dlatego tutaj w tych pomieszczeniach jest tak wilgotno, ponieważ przepływa rzeczka przez środek fabryki. To jest naprawdę niesamowite. Tu, co to było? Kurczę. To jest dobre pytanie. Jest naprawdę mnóstwo różnego sprzętu. To też jest coś, patrzcie, Unitra Olsztyn. Zgrzewarka punktowa. Ekstra.